Czy witajcie na kanale? Na kiedyskopę. Dzisiaj ze mną, zobaczcie, jest Nadia i wspólnie pokażemy Wam najnowszy zestaw z serii Enchantimals, czyli będzie to tropikalna kawiarenka. Zapowiada się naprawdę przepięknie, będzie, słuchajcie, ładniutka, więc zostawiajcie kciuki w górę. No i co? Otwieramy nasz zestaw! Naszą laleczkę, już widzę. Wow, ale się fajnie prezentuje. Okej. Otwieramy ją sobie. Ale ładniusia! O rety, super. Okej, ale może laleczka wtedy za chwilę, najpierw wyjmijmy te olbrzymie, słuchajcie, dodatki. O rety, Nadia, trzymaj, zobacz, jakie kolorowe. Wszystko do naszej kawiarenki. Wow, no powiem Wam, dużo tego jest tu w środku. Elementy, słuchajcie, z drzewem tu są. Tu mam chyba jakieś naklejki, takie coś do wnętrza uzupełnienia. Tu są mebelki i konary drzewa jeszcze. No i mamy komplet. To otwieramy, zobaczcie, wszystkie dodatki. Spójrzcie, jakie są mega w ogóle kolorowe, takie letnie. Wow, ale tego jest tu dużo, o rany, zobaczcie, to jest wyposażenie do naszej kawiarenki. Nadia tu już widzę, co nieco zaczęła budować, tu jeszcze mamy mebelki, no to mebelki też otwieramy, koniecznie. Wow, okej, tu z jednej strony mamy mebelki i z drugiej, fajnie. I będziemy mogły tym oto sposobem zaraz całość zbudować. O, masz huśtawkę, Nadia, wyjęłaś. Ale ekstra. No dobra, to co? Budujemy. Wiecie co? My tu spojrzałyśmy jeszcze w instrukcję po kolei, co my potrzebujemy do zbudowania naszej kawiarenki. No i potrzebujemy naklejki. Więc otwieramy naklejki teraz, które będą nam tu potrzebne. Wow, powiem Wam, że... Trochę ich tu mamy w środku. Się nie spodziewałam, że aż tyle. Zobaczcie. Wow, ale ładne! Orety, zobaczcie, jeszcze tu są na przykład z jedzonkiem od razu już. Ale zdrowe mamy jedzonko. Arbuzy, zobaczcie. Tu jest chyba, nie wiem, czy to jest awokado, tu jest na pewno kiwi jeszcze. Jabłko jakieś, owocki takie pyszne. Dobra, tu mamy siedzonka. Spójrzcie, w ogóle... Wszystkie te plansze są dwustronne, to jest też super sprawa. O, i mamy u góry nasz napis, kafe, czyli kawiarenka. No dobra, to zobaczcie, Nadia już ułożyła tutaj nasz stół razem, słuchajcie, z całym jedzonkiem. I jakby ta kawiarenka jest tropikalna, no to wiadomo, że tutaj akurat jest jakby na środku drzewa, widzicie, jak to wygląda. I mamy tutaj wokół ustawione krzesełka, także sobie wszyscy leśni goście, albo nie tylko leśni, będą mogli przyjść i tu coś przekąsić. To budujemy dalej! Teraz lecimy, słuchajcie, troszeczkę wyżej, więc dodajemy jakby następne podłoże. Tu się znowu coś będzie działo, będzie kolejne jakieś pomieszczenie. Żeby ono, słuchajcie, pasowało, no to musimy jeszcze, wiadomo, dodać tutaj jakieś oparcie, czyli taką praktycznie ścianę, coś co wygląda jak ściana, no ale żeby nie było tu tak pusto, no to zobaczcie, udekorujemy od razu ładnym tłem. O! I wygląda od razu lepiej. To teraz jeszcze Nadia przyczepi, zobaczcie, na samą górę takie liście. Rzeczywiście zaczyna wyglądać już kawiarenka tropikalnie. Fajna sprawa, naprawdę fajna. Więc jakby jedną część naszej kawiarenki mamy zbudowaną, czas jeszcze przygotować kolejne. To budujemy następną część, tym razem taką, wiecie, na trawie część, taką już mega, mega naturalną. Okej. Proszę bardzo, wnętrze jest ozdobione. Tu mamy, zobaczcie, oho, musimy chyba mocniej to przyczepić jeszcze. Dobra, tu mamy taki kolejny konar drzewa. Będziemy mogli tutaj znowu, słuchajcie, dołączać następne elementy. I tu teraz na górę idzie jeszcze taka oto żółta plansza. Oho, ją też tu sobie przyczepimy, żeby nam tu ładnie pasowała. Dołączamy, zobaczcie, następną ścianę.
Musimy też ją udekorować. Tu wszystko, powiem Wam, jest naprawdę bardzo ładnie zrobione. Musimy mocno je przycisnąć tu. O, okej. No i mamy zrobione kolejne piętro już. No to następne brakujące elementy, czyli kolejne liście. Mocno trzeba je przyczepić. Mamy? Okej, są przyczepione. Do tego jeszcze taki, zobaczcie, jaki fajowy napis. Kawiarenka, proszę bardzo, też tu dodajemy jeden i drugi. Oho. O rany, słuchajcie, to trzeba naprawdę mocno szczepiać, żeby to nam nie wypadło. No i gotowe! Ale to jeszcze nie koniec naszej budowy, zobaczcie. Myślę, że całkiem nieźle nam idzie. Nadia, dawaj kolejną część, słuchajcie. Musimy tam przygotować miejsce na palmę. Więc tu będzie palemka taka. Ale na pewno widzicie, że tu między jednym piętrem, a tym drugim, jest dziura. Tu nie można w ogóle przejść, więc co robimy? Naprawiamy dziurę. Nadia! Dawaj, no naprawiaj tą dziurę, żeby tu nikt nie musiał skakać. Oho, mamy tu przepiękny mostek do przyczepienia. Daj żele. Pokaż. Okej, wczepiamy. Uwaga. O, a może tu w drugą stronę jest po prostu. Tak jest. No, w drugą stronę było. Mamy mostek. Potrzebujemy też jakąś poręcz, żeby się czegoś przytrzymać. W tym wypadku mamy tu taką lianę chyba. Taką mini lianę, coś takiego. Dobra. No, zakładamy i z drugiej strony mamy bezpieczne przejście. To spójrzcie, Nadia jeszcze zawiesi huśtawkę. Ja tu przygotuję też takie, słuchajcie, siedzącą taką korporę. Oho. Mamy zawieszoną? Mamy! Huśtawka jest, patrzcie, jaka fajowa, w kształcie banana! Mega tropikalna! Naszą główną bohaterkę, która będzie obsługiwać wszystkich gości w tropikalnej kawiarni. Jest to Piki Parrot, zobaczcie, nawet wygląda trochę jak papuga, bo ma takie w kształcie skrzydełek taką narzutkę, też taką mega kolorową, spójrzcie. W ogóle cała jest taka mega barwna, ma pomarańczowe włosy i jak się domyślacie, ma ze sobą również zwierzaka, czyli także papugę, która też jest ubrana, zobaczcie, nawet ma taką czapkę prawdziwego szefa kuchni. Spójrzcie, co się dzieje! Do kawiarenki jadą pierwsi goście! Oho, oho! Ciekawe, co zamówią! Jejku, dzień dobry, dzień dobry! Proszę Pani, ja to bym chyba wypiła jakieś dobre smoothie. Dostanę u Was smoothie w kawiarence? Tak, u góry. U góry? Rany, dobra. Jejku, a jest tu może jakaś winda? Trochę mnie boli noga. Tak. Dobra, to ja pójdę za panią. Idę na windę. No to co, ruszamy na górę? Ruszamy. Super, jejku. Ależ ja mam ochotę na smoothie już. Tutaj, tutaj, zapraszam w tą stronę. Widzi mnie pani? Tak. No to proszę przejść, proszę się nie bać. Mostek jest bardzo dobrze skonstruowany. Nie załamie się. No to jakie smoothie sobie Pani życzy? Mam do wyboru trzy smaki. Ananas, malina i truskawka. No to ananas. Ananas, super! Fantastycznie, proszę mi dać sekundkę. Zaraz podam, uwaga. Proszę bardzo, ananasowe smoothie. Smacznego! Dziękuję. A Panią zapraszam tutaj. Miejsca dla oczekujących na zamówienie są również przy stoliku. Co Pani podać? Frytki. Frytki? Tylko frytki? Czy coś do picia też będzie? Nie. Bez picia, w porządku. Zamówienie zostało przyjęte. No dobrze, dobrze, przygotuję pyszne frytki i zaraz będą mogły trafić do głodomorów. To spójrzcie, kto wiezie zamówienie! Papuga zjeżdża razem z porcją frytek,
na dół. Oho, miam, miam, fryteczki. Słuchajcie, kto by ich nie lubił? No to zamówienie zostało wykonane. O, nowa tropikalna kawiarnia. O, i mają nawet hamak w kształcie banana. Jejku, muszę go wypróbować. Ale czadowo. Ulala, jak tu wygodnie. O, i można sobie odpocząć. Ale super. Tropikalną kawiarenkę właśnie z serii Enchantimals. Jak ona Wam się spodobała? Zostawiajcie kciuki w górę, piszcie w komentarzu, czy lubicie tą serię, czy ona Wam się podoba. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, by żaden odcinek Was nie ominął i do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa!